Nie macie, nie wiem co Marshall jeszcze robi. On miał generalnie wystąpić w tym filmiku. Scenerię robi. A, scenerię. Słuchajcie, bo... Zasłania się i będzie walił konia. O. Mordą. Kawa na ławę, nie piję. Siema PTV, znaczy siema nie, tutaj z tej strony PTV, z tamtej... Siemano, z tej strony PTV, słuchajcie, chcielibyśmy was gorąco powitać w naszym programie. Przeleciało już kilka odcinków, a my się jeszcze jak chamy nie przywitaliśmy. Chcielibyśmy, żeby to już też była wasza telewizja. Jak chcecie werbel, to powiedzcie, będzie więcej werbla, ale tak to nie graj. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś do nas pytania, na przykład czy koziar ma stulejkę, to pytajcie w komentarzach. Ogólnie polecam to pytanie, naprawdę odpowiedź będzie ciekawa. Poza tym, jakiekolwiek inne hejty czy propsy, szlicie w komentarzach, a my je będziemy czytać albo, nie wiem, albo odpowiadać albo na nie. Pisać. Albo będziemy je pisać. Albo będziemy je hejtować z powrotem na przykład. Wy nam powiecie, że nasza stara pierze w rzece, a my wam powiemy, że... Że to wasza stara! Nie, bo generalnie... W ostatnim naszym filmiku bardzo rzucaliśmy mięsem. No i w komentarzach się pojawiły tutaj zarzuty, że jesteśmy gimbazą. Daj coś powiedzieć, ja powiem. Po prostu konwencja... Ja powiem. Po prostu konwencja PTV miała być taka, że nikt nie reżyserujemy. Oprócz tego, że teraz tutaj siedzimy do was i gadamy. Ale tak jest. Jesteśmy górami. Jesteśmy takim, wiecie, sprawa dla reportera i zaraz będzie reszta materiału. Generalnie to jest wszystko wzięte live, nie reżyserowane z naszych teraz koncertowych, więc przeklinamy, no bo tacy jesteśmy chamy i prostaki, przykro nam. Raz, dwa, trzy, hej! Raz, dwa, trzy, hej! Raz, dwa, trzy, cztery, ciotka się kraje! A ty na czym grasz? Na basie. Kutasie gra. Na basie kutasie. No. Tak tu usłyszałem. Tak jest, no największy. Grasz na basie kutasie. No na ko... na czyim grasz? Dobry ziomuś. Mój kutsęgło gwałtowy. Aż się światło gaśnie. Dzida! Coś gaśnie, bo czwórkę masz, kurwa! Jaką czwórkę? Co ty pierdolisz? Czwórkę? Taką, że gaśnie. Czwórkę, o, jedzie. Czwórkę, bo ja miałem zbłyfu. O, drzem! No dokładnie. No, nie wiem jeszcze. Drzem na gumie. To taki bek, że wiesz, drzem z gumą odkręcę. Dawaj, kurwa. To się nie zatrzyma. A to nie na tułku jest. To nie to jest. To ziar nie umie wkładać. Tengo! Tengo la camisa negra! Kto gra reggae, rucha kolegę. To jak to je badę. Teraz! Ej, nie wiemy się kiedyś. Zaraz włącza awaryjne i stanę na środku drogi, jak nie. Jeszcze klakson. Ej, nas ukażesz? Czy siebie mandatem? Mandatem do twojej dupy. Ukażę cię. Ukażę mi awaryjnymi w mojej dupy. Jakbyś go buchu do dupy wkładał, to by nie była taka kara. No dla niego to była taka kara. Mamy czterech debili, dwóch mądrych i dziewczynę. Dopóki Marszal nie nauczy się jeździć, to się k***o nie odzywa. Marszal, a co cię powstrzymuje przed tym, że sobie sprawę? Że jest p***dolny między mędrzynem. Co robisz? Kończę z alkoholu. Dobrze. Chcesz mi cyc? Wrogie PTV! Masz ten problem! Jak było? Bardzo fajnie. Dlatego nigdy się nie ożenię. Tylko wyjdę za mąż. Łysy, ja nie powiem, kto ostatnio z
Fabriolą miał problem. Nie miał problem, tylko zapomniałem, że trzeba ją grać, kurde debilu. Nie miałem problemu. Patrzcie, zespół Pull the Wire jest porządny, wszystko śmiotki do śmieci. O, nawet ja sprzątnę. O, wyrzucamy. Cześć. To ja. A to tym ja. Co sądzisz o zespole Pull the Wire? Ale mam być szczerze, czy szczerze. Tak jak myślę? Szczerze, może być wulgarnie. Nie, nie, nie. Nie, bardzo spoko. Nie wiem, coś jeszcze mam jeszcze trochę posłodzić, tak? Że nie, właśnie nie, właśnie hejty. Ej, szukamy hejtów. Był u mnie ostatnio Pepik. Nie, słyszałem właśnie na mojego mamy. Serio? Odsłuchaj, dośpiewało wściekłego. Pedały! Nie to ja powiem tak, wokalista to jest Firtyk. No. Firtyk. No, to jest taki Firtyk, że go się słuchać nie da. Wiesz, tak wygląda na tej scenie. Po prostu, kurwa, na autotune trzeba wszystko, nie? Na autotune wszystko trzeba. No właśnie. Zero w ogóle jakiejś ekspresji scenicznej. No. To jest zespół, który tak, na koncercie stoi i po prostu gra. No gra, no, okej. Okay, no, ale jeszcze wchodzi, jeszcze to granie tam chuj podaruje chłopakom, ale jak wchodzi ten Firtyk i zaczyna śpiewać, to słuchać tego. Nie. Puszczę cię. Kurwa. O, kurwa. Czujcie efekt. Co? Ej, od czego zaczynamy? Od Polską? Tak? Tak. Kupiliśmy sobie kamerkę GoPro, to kręciliśmy wszystkim co popadnie i czasami się zdarzyło nakręcić coś śmiesznego. To albo, nawet kalkulator. Albo coś żenującego i pomyśleliśmy, że z niektórymi, niektórymi właśnie takimi filmikami warto by się podzielić i dlatego wymyśliliśmy nowy... Pamiętniki z laktacji, to jest nowy cykl, który zobaczycie w PTV w każdym odcinku, albo nie w każdym, zobaczymy jak nam wyjdzie. I skąd się wzięła nazwa? Z dupy. Ja, i te filmiki też będą z dupy. Ja nie mam laktacji, zobaczcie. Chciałem powiedzieć, że Łuki absolutnie nie ma problemu ze wzrokiem. Ja mam laktację na przykład tutaj pod tym. Pod tym pudłem. Gdzie dzieł? Słuchajcie, ja pukam. To ja pukam. Ja pukam. Ty pukałeś już, przyszedłeś się wyspowiadać. Synu, co cię do mnie sprowadza? Wiesz, ojcze, ostatnio poznałem... Nie jestem twoim ojcem, jestem ojcem i dzieci, ale nie twoim. Dalej. Panie księdzu, mam takie pytanie, bo ostatnio poznałem pewną dziewczynę i ona powiedziała, że ten, że chce się ze mną kochać. Chce się ze mną kochać, ale powiedziała, że najpierw musi zamknąć Biblię. I czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? A czy ty ją kochałeś? No, w dupę. A czy to było jedno? Ale ile się rozpakowywaliśmy? Wielokrotnie. Trzy razy. Synu, nie grzesz w kościele, i nie odbiera telefonu. Chudź mi po prostu, brałem do Warszawy. Generalnie trzy razy dałem radę. Dobra, a... Już jest prąd cały tu. Cicho. Ci pchałeś ją gdzieś indziej niż w dupę? No, w mordę. W mordę. A ty jej się spuściłeś do niej? Nie chciała. Spust na biust. Co cię rozgrzeszam, syn?